Witajcie w środę, 3 listopada, Lima, godzina 11. Powiem wam, że brak okna w hotelu, w pokoju hotelowym, to jest porażka. Człowiek po prostu otwiera oko, jest ciemno, nie wie która godzina i tak po prostu leży, aż go potrzeba fizjologiczna nie ściągnie z wyra, dopiero patrzy się która godzina i tak się przedłuża to wszystko. Dzisiaj nie mamy sprecyzowanego planu, a czy sprecyzowany plan tylko na teraz jest, ponieważ jutro już zamierzamy opuszczać Limę, więc idziemy na taki terminal centralny tutaj w samym centrum i sprawdzimy sobie połączenia. Może nawet kupimy bilet od razu, żeby być spokojnym. I ruszamy dalej eksplorować Peru. A zobaczcie, poznajcie w ogóle moją szanowną małżonkę. To jest Beata. Od czasów Kolumbii nie ma żadnego precjoza na głowie, słuchajcie. Stwierdziła po tej akcji z fryzjerem, że w końcu jej włosy na tyle urosły, że są już bardziej okej, okay, że nic nie potrzebuje, no. Pierwszy raz od ilu? 2,5 miesiąca, słuchajcie. To sobie pomyślcie, jak ona musiała być opitolona, skoro ma teraz takie włosy po 2,5 miesiącach, jak musiała wyglądać po fryzjerze. Zdurnieliśmy, bo na mapie, znaczy według mapy, jesteśmy właśnie w miejscu terminala centralnego. Patrzymy, o co tu chodzi? Pytam się. On jest po prostu w podziemiach. Czyli jest pod nami. O. Kurde, by mu pomógł, wziąłby tą drabinę, a nie. Czemu nie weźmie za drugi koniec? O, jest. Wejście. Uwaga na chwilę. Estación Central. Ach, to tak wygląda. Teraz musimy znaleźć jakiegoś przewoźnika. Ale to jest... No to są po prostu... To wygląda jak metro, ale to są te metrobusy po prostu. Ale czy tu są, kurcze, międzymiastowe? Gość kazał nam się wrócić, zejść w dół i iść w prawo. To tak robimy. Wyszliśmy tak, jak on powiedział, bo nic, słuchajcie, nie ma. Przyszliśmy w to samo miejsce, zapytaliśmy się jeszcze tutaj babki od transportu. Ona mówiła, że to trzeba jechać na inny terminal, na północny. Także musimy zaraz na mapie znaleźć ten terminal północny. No nie, trzeba jechać. Ach, że sprawdziliśmy teraz na mapie i ten terminal w Del Norte jest 9 km stąd, więc nawet jak weźmiemy Uberka, to w tych korkach będziemy jechać, kurczę, z godzinę, potem wracać. I stwierdziliśmy, że pierdzielimy, jutro pojedziemy po prostu, może nie rano, tylko pojedziemy na pałę, bo już sprawdzaliśmy w sumie godziny. Mniej więcej jest tak dziwnie, bo dwa autobusy koło 7 rano i potem jest dopiero 13.30. Więc pojedziemy tam na 13.30 i co będzie, to będzie. Weźmiemy troszkę witaminek na drogę. Po zecie.
postanowiliśmy trochę się zagłębić tutaj w lokalną historię tego miasta, Limy, i przyjechaliśmy na stanowisko archeologiczne, na piramidę, która się nazywa, zaraz wam powiem, ponieważ to nie jest łatwa nazwa. Proszę bardzo, to jest Waka Pukiana. Tu widać już przez płot, o co chodzi. To jest taki kompleks świątynny z piramidą. Jeszcze preinkaski, mniej więcej od 200 do 700 roku naszej ery. I to zbudowała kultura Lima. Tak się nazywali ci ludzie, przynajmniej zostali nazwani później jako kultura Lima. No i tego oczywiście domyślacie się powstało miasto Lima. No, powiem, ciekawa. Zupełnie inaczej wygląda jak wszystkie inne do tej pory, które widzieliśmy. Z tego co czytałem, jest zbudowana z gliny. A tu mamy wejście do muzeum. No to fajnie było, ładna, nie? Szybko zrobiliśmy wycieczkę. W związku z zaistniałą sytuacją trzeba robić rezerwację dzień wcześniej, coś tam wypełniać, ble ble ble, ble ble ble. Do widzenia. Także pokażę wam jeszcze zza płotu, jak wygląda jedna strona kompleksu świątynnego zbudowanego przez kulturę ludzi Lima. Takie życie, takie czas. No jedź ty, kury defelek. Jezus. Postanowiliśmy się chociaż przejść w koło i zobaczyć, jak to wygląda. Z tej strony wygląda jak składowisko hałda piachu. Ale są jakieś zawsze plusy dodatnie, słuchajcie. Zaoszczędziliśmy 15 od łebka. Ale byliśmy? Byliśmy. O, to jakaś, zobaczcie, nawet scenka rodzajowa. A, proszę. A tu mury nawet bardzo ładnie zachowane. Widać nawet tą, pewnie takie coś w formie cegieł, jak glina była wypalana. Tak to wygląda. Tutaj się zachowały, zobaczcie, w dobrym stanie te gliniane cegiełki. No, budowa musiała trochę tego trwać. No szkoda, że nie weszliśmy. Kurczę, no. Nie wygląda to źle. To już jest druga piramida, którą oglądamy zza krat. Pierwsza była w Meksyku, w Chamuli. I to była największa piramida na świecie pod względem objętości, tak to pamiętam. Nawet większa od piramidy Cheopsa. Tylko wtedy to było naprawdę, no to był wtedy marzec, przełom marca i kwietnia, nie? Wtedy jeszcze się cuda działy, wszystko pozamykane, no ale teraz.
że słuchajcie, rozumiem, jakby tu były tłumy, ale tu po prostu jest pusto. Tam zobaczcie, tam na tym szczycie, na tym podejście jest kilka osób dosłownie, a tak obeszliśmy w kółko, jest pusto. Dobra, nie wnikam. Co zrobić? Ale tu są śliczne te domki, prawda? Piękne. To miejsce już znacie z wczoraj, ale stwierdziliśmy, że oszczędzając na bilecikach na piramidę, po prostu zjemy sobie dobrego naleśniora i napijemy się tu kawulca. A potem pójdziemy sobie w tamtą stronę, do następnej dzielnicy Baranka. Salady są, to są takie i na słodko, i na słono, słuchajcie. Zaraz coś pysznego sobie zamówimy. Na wodę to wiemy. Smacznego. Jaka lima kontroluje? Stary numer. Skąd jesteście? Ile tu jesteście? Tego. Nie chcę nic wam sprzedać, ale o, z Polski, o, Warszawia. A gdzie jedziecie? Ile czasu tu jesteście? O, jakie ładne masz bransoletki. A to skąd? A to skąd? A, to nie masz jeszcze z Cusco. Ja mam oryginalną z Cusco. No i co, zagadał gości? Jest! Oryginalna z Cusco. Kupiona w imię. Ile mu dałaś? Piątkę. Było co łaską na moneta, więc za piątkę. Gdybyśmy wiedzieli, że Marriott jest w takim ładnym miejscu, kurczę, to byśmy tutaj chyba zarezerwowali. O, zobaczcie, to jakaś ściana pamięci. A oni wszyscy zmarli w tym roku. No, dokładnie. A, to, słuchajcie, to są sami lekarze. A, prawdopodobnie jest tak, to jest poświęcone lekarzom, którzy zmarli, wiadomo z jakiego powodu. Tu doszliśmy już do następnej dzielnicy Baranko. Tamten napis można zobaczyć za drzewami. Tylko gdzieś tu musieliśmy nieźle nadłożyć przez te roboty. Gdzieś chyba w tamtą stronę musimy iść, tak przynajmniej według mapy. Thank you.
O, już doszliśmy znowu na wybrzeże. Ale tu zobaczcie, cały kompleks jakby zamknięty. Nic tu się kompletnie nie dzieje. Wszystko pozamykane. A już mamy odpowiedź, czemu to padło. Zobaczcie na te ceny. No, dwa burgery z dwoma kolami, słuchajcie, 60. To dwa burgery, jakieś combo z Alitas za 92. Nie ma kolami. No, no to się wcale nie dziwię, czemu to nie działa. A ci to mają widok, skubańcy, no. Zazdraszczam. O, ilu surferów. Ale się dzisiaj jodu nawdychamy. Już zrobiliśmy tyle kilometrów tutaj wzdłuż wybrzeża, że tutaj prawdopodobnie, no nie, na pewno jest przejście na drugą stronę i schodkami można już wejść tutaj na klif. Wchodzimy, słuchajcie, na wyżyny, ale tam widzę, jest taka właśnie plaża, taka widać bardziej piaszczysta. No i tam jest więcej ludzi. No i zobaczcie, takiego fajnego miejsca doszliśmy. Te same jakieś knajpki. A, 15 urodziny. Tak to wygląda wszędzie. Trochę mi to przypomina to wzgórze w Guayaquil z tą latarnią, czyli to najstarsza część miasta. Taki podobny klimacik. No, zobaczcie, wysyp piętnastek normalnie. I następna piętnastka. A powiem wam, że myślałem, że ta Barranco będzie podobna do Miraflores, ale jednak nie, jest zupełnie inaczej wygląda, także no warto naprawdę spędzić w tej Limie tak przynajmniej ze 3 dni. Prawda, jest co oglądać. Można i z kotem na głowie. Teraz widać, że to kiedyś była zupełnie inna miejscowość, która po prostu została wchłonięta przez Limę. Tu na pewno był jakiś punkt centralny tej miejscowości Barranco.
Tu naprzeciwko mamy bibliotekę. Wszędzie knajpki, Starbucksy, KFC i kościółek. Powiem wam, że mi nogi weszły już do dupska i chętnie bym usiadł, się czegoś napił i chyba zaraz coś zrobimy takiego, nie? Usiądziemy, się czegoś napijemy. Jakieś instalacje artystyczne. A, zobaczcie, jakieś piwko kraftowe mają swoje. Tak sobie pomyśleliśmy, że może tu coś zjemy, ale słuchajcie, to są same Chińczyki. A po wczorajszym Chińczyku coś tak bata narzekała na brzuch, więc damy sobie spokój. Szukamy czegoś normalnego, ale powiem wam, ciężko. Po kilometrowej przechadzce znaleźliśmy wreszcie nie Chińczyka. Także zamówiliśmy sobie menu składające się z entrady i były do wyboru chilcano, nie wiem co to, i ceviche. Wybraliśmy sobie ceviche. Taka malutka porcyjka za 3 złocisze i dodatkowo za 11 zł danie główne. Ja zamówiłem coś, czego nigdy nie jadłem i ciężko nam było zrozumieć pani tłumaczenie, więc wziąłem. Ty wziąłaś? Wątróbeczkę. Beata sobie wzięła wątróbeczkę. Zaraz wszystkiego się dowiemy. Jak to Beata mówi, obyśmy się nie posrali. Jak ceviche? Z rybki? Rybki. Mówię, w końcu gdzie jeść ceviche jak nie nad oceanem? Dobra. Sprawdzamy. Ceviche jest zawsze dobre. Drugi raz jemy rybne. Z soczki. To jakiś, zobaczcie, z wodorostami. Jakieś ziarenka kukurydzy. Ceviche. Bardzo dobre. Wjechała Beaty wątruba. No, z kawą wątruby, zobaczcie. Gitara? No, Beata mówi, że gitara. A to moje oyukito, słuchajcie, to jest po mojemu taki, kurczę, gulasz, mięsno. Chyba papryka. A nie. Co to jest? Nie, słuchajcie, nie wiem co to jest, to żółte. Beata próbuje. Już wszystko wiem, słuchajcie, oyukito to jest danie, które po prostu jest przyrządzone z warzywa zwane oyuko. I to wygląda tak. To jest po prostu bulwa, która rośnie podobnie jak ziemniak i tylko jemu ustępuje tutaj popularności. I je się go głównie tutaj w tych rejonach. A, tak to wygląda. No teraz już wszystko wiemy. O, to teraz pojedzone, więc szukamy już autobusu.
bo na nogach na pewno nie damy rady wrócić. A i te ceny jedzonka tak po trzech dniach, z tego co widzimy, no to te opinie, że tu jest najtaniej, to już chyba pieśń przeszłości. Wychodzi na to, że tu jest, słuchajcie, drożej niż w Kolumbii i troszeczkę drożej niż chyba w Ekwadorze jednak, gdzie za 2 dolary, 2,5 dolara już było dwudaniowe jedzenie z napojem, z deserem. A tutaj no dzisiaj zjedliśmy o dziwo za 13, no to była super cena. A tak na mieście pokazywałem wam do 15 zł, do 20 zł. Zobaczymy jak jest na prowincji. Ale za to robiliśmy zakupy w supermarkecie i tak, to prawda, Peru jest najtańsze. Tutaj tak patrzymy głównie na przykład nabiał, wędliny i ich pieczywo. No to jest najtańsze, ceny dorównują cenom polskim. Jeżeli coś, gdzieś są ceny podobne do Polski, jeżeli o to chodzi, o nabiał, pieczywo właśnie i wędliny, to jest naprawdę tanio. Także jak mleczko na przykład, jogurty kosztują gdzieś indziej, są drogie. Około na przykład litr mleka potrafi kosztować 9-10 zł. Jak sprawdzaliśmy gdzieś tam w Meksyku, w Gwatemali. Nie chcę teraz skłamać, ale chyba w Kolumbii, w Ekwadorze też podobne ceny były. No to tutaj mleko kosztuje 4 zł. Czyli z tego co gdzieś tam słyszeliśmy pogłoski, to w Polsce też już tyle kosztuje po podwyżkach. Ser w plasterkach, jak kupujemy, tam jest 7-8 plasterków, też chyba kosztował 3 zł, 4 zł, także dobra cena. Kabanosy kupiliśmy, słuchajcie, tutaj pierwszy raz. I to są takie pakowane po 5 kabanosów, jak u nas tarczyński na przykład. Kosztowało to... Mniej, 7 zł, 8. Bata mówi dychę, mi się wydaje, że troszkę mniej, ale to też chyba podobnie jak u nas. Także to wszystko, co wymieniłem, spokojnie kosztowało gdzieś indziej drugie tyle. Drugie tyle, no spokojnie. Także jeżeli chodzi o zakupy, jest ok. Jedzenie na mieście, nie. Ciężko, żeby dojechać bezpośrednio do centrum. Musieliśmy najpierw wziąć autobus do Miraflores i teraz stoimy sobie na przystanku. To chyba nawet tam, gdzie wczoraj. Tak, i jedzie. Teraz bierzemy autobus do centrum. O, jakiś mamy wywiad, zobaczcie, z pasażerami. Można temat wczesnej zadowolony z komunikacji publicznej w linie. To jest taki proceder, że taksówkarze wykorzystują, że ten transport publiczny jest taki, jaki jest, i sobie pomalutku podjeżdżają wszyscy właśnie tutaj pod przystanek autobusowy i trąbią cichutko i po prostu tych, którzy się spieszą, albo muszą po prostu, no to łapią i wtedy wiozą. To wywiady bić nawet z taksiarzami. O, 18:30, pomalutku wracamy do naszego hotelu. Dzisiaj wyjątkowo wcześnie. Wczoraj i przedwczoraj, powiem wam, wracaliśmy 20, 21. I powiem wam, że jest bardzo ok. W porównaniu do Quito, do Bogoty, wydaje mi się, że takie tutaj Śródmieście, te wszystkie uliczki są najspokojniejsze miejsca, jeżeli chodzi o te wszystkie stolice. Nie ma żebraków, nie ma jakichś nachalnych sprzedawców. Naprawdę spokojnie można tutaj chodzić wieczorami.
nie ma żadnego problemu. Miasto żyje bardzo długo. I co? To jest nasz ostatni dzień tutaj w Limie. Jutro troszeczkę na pałę spróbujemy się stąd wydostać i jedziemy na południe. A naszym następnym celem jest Paracas. Miasto Paracas. Powiem szczerze, nic o nim za bardzo nie wiem, tylko to, że jest nad Pacyfikiem i to jest taki troszeczkę kurort. No, można tak powiedzieć, to jest to kurort. Może zobaczymy, jak wyglądają peruwiańskie kurorty. No i tyle. Myślę, że do zobaczyska jutro. Na razie.